Cześć, witam wszystkich. To jest Pucharek Ninja. Jest to druga misja, zaraz po tej misji treningowej. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale na pewno rozpoznajecie. Tu głównie wam pokazuję, gdzie najlepiej zdobyć Pucharek Ninja. Jak widzieliście na początku, jest to sreberko. Chodzi o to, żeby używać tylko noża, o ile pamiętam dokładnie. Tak, żeby chyba zabić nożem, albo zrobić bez przeładowania. Jak widzicie, nie za bardzo przygotowałem się, żeby pokazać wam ten kucharek. Ale tak, ninja, ukończ dowolną misję, używając tylko i wyłącznie noża. Więc nie używamy tutaj kompletnie karabinu. Ale w tym momencie, gdzie teraz oglądacie, możecie zdobyć ostra trójka. Zabijamy trzech gości pod rząd nożem, czyli tego, co tam zabiłem zaraz przy wyjściu i tych dwóch gości, co tam leżało, ciachamy nożem i wpada nam ten pucharek. To już mamy jeden pucharek w tej misji zrobiony. Jeszcze będziemy robić w tym samym momencie, co robimy ninja, robimy w stylu retro, czyli robimy bez przeładowania. Dlatego, że używamy tylko i wyłącznie noża, ten pucharek bez przeładowania wpadnie nam automatycznie. Jest to bardzo krótka misja, nie ma się tutaj naprawdę co spuszczać. Przejdźcie sobie na rekrucie, wasza ekipa prawie wszystkich załatwi za was, więc nie musicie się w sumie za bardzo wysilać. Po prostu idziecie tak, jak was dowódca prowadzi. Tutaj też pamiętajcie o tym, chociaż zrobiłem to osobny filmik, możecie zdobyć pucharek za... Nie, za pucharek, tylko pucharek się nazywa Pustynna Burza. Tam, gdzie właśnie znajdujecie gościa, który posiada tę broń, ten Desert Eagle, to jest właśnie ten gościu. Bierzemy ją i zabijamy pięciu gości z tej broni. Tylko nie róbcie tego oczywiście, jak próbujecie zdobyć ten pucharek ninja i w stylu retro. Ostra trójka zapewne wam w kampanii, jak sobie tam robicie znajdźki czy jakieś inne, powinno wam spokojnie też wpaść. To są tylko trzy zabicia pod rząd z nożem. Tutaj już się zbliżamy powoli do koniec. Nie do koniec, tylko do końca tej misji. I tak jak widzicie, jeżeli was podczas tej misji zabiją, tak jak mnie zabili, to nie macie się czym przejmować, ten pucharek dalej wam wpadnie i ninja, i w stylu retro. Także easy peasy, lemon squeezy, jak to się mówi po angielsku. No w sumie już więcej wam nic nie dodam. Miejcie to na uwadze. Podczas tej misji pamiętajcie, zróbcie sobie te trzy pucharki. Możecie nawet jeszcze raz sobie od razu powtórzyć, zrobić tego pustynną burzę, ten pucharek. I już w sumie cztery pucharki macie na samym początku załatwione. Jak będziecie robić tą pustynną burzę, to pamiętajcie, żeby sobie pozbierać tutaj broń i z różnych rodzajów broni też pozabijać, bo ten pustynna burza też będzie wam do tego potrzebna, do tego pucharka, gdzie chyba srebro to jest za zabicia z każdego rodzaju broni. I to już jest w sumie sama końcówka misji. Jak widzicie, ona jest tutaj. Oczywiście ja ją przyspieszyłem całą misję dwa razy, także sorry za to. Ona tak w ogóle by trwała 8 minut, ale mała edycja i trwa 5 minut. No w sumie nie 8, tylko 10, a teraz 5. No w każdym razie tam będziemy musieli jeszcze manifest podnieść. Bla bla bla, będziemy uciekać tutaj, tu coś wybuchnie, w ogóle jakieś jaja, kurde, będą chcieli nas zabić, bo samolot jakiś przyleciał. Jak widzicie, no i wtedy jak już ukończymy tę misję, to na samym ekranie końcowym wpadną nam te właśnie trofea w stylu retro i ten srebro, który robimy, to jest ninja. Te trzy pucharki, czy nawet jak powtórzycie, czwarty. No i oczywiście te bronie. To będziecie już mieli coś tam zaliczone już podczas pierwszej misji.
No i tu jeszcze pogadam do końca, bo nie chcę, żeby mnie Content ID dołapał, bo tam jest kawałek muzyki i jak ja to zagadam, to po prostu tego nie będzie. Także mam nadzieję, że wam ten filmik wam się przyda. No w sumie powinien w jakiś tam sposób wam się przydać do tego, żebyście tą platynkę sobie w easy sposób, czy tam w łatwy sposób ogarnęli. I tak jak wam już mówiłem, jak ta misja się skończy, to pierwsze co wam wpadnie, to właśnie wam wpadnie w stylu retro właśnie teraz. I na tym tu ekranie jeszcze wpadnie wam ninja. Ninja, go, okej, dobra. Mam nadzieję, że wam się filmik przyda i podoba. Ja się już z wami żegnam, do usłyszenia, hej!